Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj wam opowiem o dosyć nietypowej rzeczy, która się wydarzyła w zasadzie wczoraj. Na temat Rockstar Games. Co takiego ciekawego mogło się wydarzyć, poza tym, że cały czas jeszcze nie ma aktualizacji, chociaż może w momencie, w którym już to nagrywam, może się już pojawiło coś tego do GTA 5, ale... no jakby jeszcze tego nie ma. Może mówię, może dzisiaj już będzie, może nie. Słuchajcie, czy kojarzycie coś takiego jak Bilibili? Mówi wam to coś? Jeśli wam nic to nie mówi, znaczy, że nie jesteście obywatelem Chin. No tak, nazwijmy, że Bilibili jest to taki chiński YouTube. I na tym chińskim YouTubie pojawiło się konto od Rockstara. Wiem, że nic nie rozumiecie z tych znaczków, ja też tego nie rozumiem, dlatego użyjemy technologii i klikniemy przetłumacz tę stronę, aby była w języku zrozumiałym dla was i dla mnie. Jak widzicie, Rockstar wstawił trailer na temat Areny War. Dlaczego akurat Arena War? Nie wiadomo, ale dali Arenę War. I tutaj od razu mamy komentarz, jak widzicie niżej. Wideo zostało opublikowane o 14:52, w tym numery 14521 plus 5 równa się 4 plus 2 równa się 6. Ta gra GTA 6 nadchodzi. Nie wiem, jak widzicie, trailer zrobił 1 000 000 wyświetleń, 2137 komentarzy. Ja nie edytowałem tej strony, od razu chcę powiedzieć. Tak po prostu było i mają 321 000, tutaj jest już nie wiem, subów, followów, jak to tutaj zależy, jak to się nazwać. I jak ktoś powie, czy to jest prawdziwe konto? Tak, po tym chyba znaczku, bo chyba to jest znaczek weryfikacyjny. Nie jestem do końca pewny, jak to tutaj wygląda, no bo no wszystko się nie przetłumaczyło. Ale jest to wiadome na przykład z... bo to tutaj jest 2K Games, jak widzicie, oni mają taki znaczek. To jest ich oficjalne konto, tutaj. Po ich oficjalnym koncie oni mają coś takiego w followach właśnie jak Rockstar Games. Jak widzicie tutaj, nie wiem, jest, od razu jest po polsku. Mamy różnego rodzaju tutaj kanały. Jak widzicie, niektóre tutaj są, na przykład IGN ma taki znaczek. To jest certyfikacja przedsiębiorstwa grupy. Nie wiem, Rockstar tu jeszcze nie ma takiego czegoś. Także, no, to trzeba też powiedzieć. Jak widzicie, no nie wiem, Sony ma, ale wiecie, jeżeli oficjalne konto 2K Games followuje Rockstara, no to chyba znaczy, że to musi być prawdziwe, nie? Raczej to trzeba powiedzieć, że to chyba musi być jednakże prawdziwe. Ja nie wiem, czy to jest jakieś... bo patrzcie, ja tego tutaj nie wpisałem. Co tu się dzieje? To ludzie szukają na tym serwisie takich głupot? Ale jak widzicie, sytuacja tak wygląda. No nie wiem, no co mogę powiedzieć na temat traileru. No może... nie wiem, czy Rockstar tego nie ściągnie przez przypadek, to tylko wyłączy dźwięk. Ale to jest normalny trailer Areny War. Jedyne tylko co tak widzicie, tu lecą różnego rodzaju znaczki. Jak tutaj widzicie, po prostu ludzie pisali coś, jak leciał ten trailer. To nie wiem, mogę wam tutaj przetłumaczyć, że nie wiem, pisali coś takiego. Kiedy wyjdzie GTA 6? Prawdziwy, nie? Czy fałszywy? I w zasadzie w sumie tyle. Witamy Rockstar Games. Wszyscy powstańcie. Nie wiem, no nic ciekawego tej ludzie jakby nie popisali. I jak widzicie, też tutaj się nie dzieje za wiele. Po prostu lecą sobie znaczki, normalny trailer, jakby wiecie. Ten trailer niczym się nie różni od oryginalnego. No mówię, poza tym, że on zrobił tam, nie wiem, 1 000 000 wyświetleń. W ogóle jest w rankingu na całej stacji, że jest najpopularniejszy. 2137 komentarzy. I spekuluje się, że po prostu Rockstar być może będzie chciał uderzać też w fiński rynek, tak... trochę bardziej, bo jak widzicie, chyba pierwszy raz w ogóle Rockstar zrobił coś takiego jak event z okazji chińskiego nowego roku. Jak widzicie, wcześniej tak była taka akcja, że mogliśmy coś dostać za darmo, jakieś tam były różnego czapki, czapki tam, nie wiem, koszulki z królikami, darmowy hajs. Także no, w sumie to tyle. Jeszcze do tego rzucę wam update. Dosłownie teraz, jak widzicie, 7 minut temu, dosłownie w tej chwili, przesłali oni film na temat właśnie kasyna, no i napadu na kasyno. Dziwne to jest trochę, tak mogę powiedzieć. Naprawdę dosyć interesujące, ale okej. Także no co, to byłoby na tyle. Następnego, cześć.